Dzień dobry Państwu, witamy w rozmowie Echa24. Dzisiaj gościmy pana Piotra Ulę, szefa klubu radnych Nowoczesnej w Radzie Miejskiej Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Piotrze, jesteśmy kilka dni po wyborach prezydenckich. Wygrał je prezydent Andrzej Duda, a Borys Budka, lider Koalicji Obywatelskiej, w skład której wchodzi przecież też również pana ugrupowanie, powiedział na antenie TVN24, że wybory powinny być unieważnione, bo były niedemokratyczne, bo prezydent Duda miał doping, znaczy, nielegalny. Podchodziłbym tutaj do tego z dosyć dużym spokojem. Myślę, że Polacy teraz po 5 miesiącach bardzo intensywnej kampanii wyborczej są w pewien sposób... Już byli tak długo zajęci tą polityką i podziały, które się pomiędzy nich darły, były tak głębokie, że w tym momencie otwieranie po raz kolejny tej sprawy rzeczywiście może być nie najłatwiejsze i może nie zostać przyjęte tak, jak tak naprawdę powinno być. Więc myślę, że w tym momencie oczywiście zostawmy ten temat na moment. Najważniejsze sprawy są w przyszłości i w tym, jak sobie poradzimy z kwestiami gospodarczymi, jak sobie poradzimy z ewentualnym nawrotem koronawirusa, jak będziemy odbudowywali te gospodarkę. Tak? I teraz idąc dalej. Z drugiej strony ilość protestów wyborczych, które są składane przez obywateli i jednak ich pewna powaga, waga jest taka, że trudno jest je jakby w tym wszystkim zlekceważyć. Tak? Musimy sobie wziąć poprawkę jeszcze na to, że różnica głosów pomiędzy kandydatami była na poziomie tam 420 kilku tysięcy głosów, więc za każdym razem trzeba się zastanawiać, na ile danego rodzaju nieprawidłowość mogła mieć wpływ na głosowanie. Idąc jeszcze dalej, no myślę, że to w samej kampanii nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości przyznawali, że jeżeli chodzi o warunki tego meczu, no to boisko było pochyłe zdecydowanie na korzyść pana prezydenta Dudy. Ściany w tym meczu grały, czy trybuny grały zdecydowanie dla niego, czy jemu kibicowała telewizja publiczna, emitowała nawet w czasie takim redakcyjnym materiały, które były de facto propagandowymi spotami wyborczymi. I tutaj nikt nie może i nie wolno nam przejść nad tym do porządku dziennego. Natomiast to może jest tak, jak już jesteśmy przy tych sportowych porównaniach, że żeby wygrać z kimś, kto aktualnie dzierży pas mistrza, to trzeba go znokautować. Nie można z nim prowadzić wyrównanej walki, tylko trzeba go zdecydowanie znokautować, jeżeli wiemy, że ściany jakby grają dla tego mistrza. Już nie mówiąc jakby o innych sprawach, bo tego typu sugestie byłyby nie na miejscu. I wydaje mi się, że to jest też taka nauczka dla całej tej powiedzmy demokratycznej strony, czy dla tej strony opozycyjnej, że może być tak, że te podziały, które są nam narzucone przez Prawo i Sprawiedliwość, narzucane tak naprawdę na tej osi konserwatywnej, jeżeli zostaną utrzymane w takich okowach, to jest skazanie się na porażkę w kolejnych, dalszych wyborach. Jeżeli strona demokratyczna nie zaproponuje nowego podziału, który będzie w stanie włączyć nowych wyborców, również tych o wrażliwości takiej konserwatywnej, no to te porażki po prostu będą przychodziły dalej. Ale żeby to się wydarzyło, to trzeba zastanowić się nad tym, jak wyjść nie tylko politycy, ale też obywatele, też ludzie, wyjść z okopów i znaleźć coś, co jest wspólne. I to jest, myślę, że najważniejsze wyzwanie dla polityków. Panie Piotrze, bo pan mówi rzeczy oczywiste, mądre, ale oczywiste, ale tej mądrości brakuje wielu pana partyjnym kolegom, koleżankom, którzy mówili o tym, że kołtuństwo na wschodzie głosowało na Dudę, prawda? Że otwarty zachód głosował na Trzaskowskiego, że trzeba się z Polski wyprowadzić, bo znowu PiS wygrał. Bo wieśniaki głosowały na Dudę, niewykształceni głosowali na Dudę. I to się pojawia po każdych wyborach. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę. Po każdych wyborach wybranych przez PiS są głosy ze strony PO, członków, wyborców Platformy Obywatelskiej, szeroko rozumianej opozycji, dyskredytujący wyborców PiS-u. Pan mówi, że trzeba się do nich tutaj zwrócić, no ale dlaczego wcześniej tego nie zrobiono? Wydaje mi się, że wiele osób próbowało to robić, natomiast no, w warunkach, gdzie najpoważniejsi gracze grają na ekstremalną polaryzację i wykorzystują różnego rodzaju
obawy, skłonności albo po prostu sprawy, które są w Polakach bardzo mocno zakorzenione, na przykład nieufność wobec Zachodu. Kilkadziesiąt lat propagandy w PRL-u wpoiło to, szczególnie w tych osobach z wyższych roczników, pewnego rodzaju postawę i tak dalej, i tak dalej. Prawo i Sprawiedliwość, sztab Andrzeja Dudy, cały aparat partyjny, cały aparat telewizji publicznej, cały aparat rządowy rzeczywiście grali na to, żeby te emocje rozpalać. I no, wprost wynika potem z badań, na przykład SWPS przeprowadził takie badania, że w sytuacji, w której ci ludzie czują się tak bardzo mocno skrzywdzeni, te emocje też idą dużo dalej niż myślę, że w normalnej sytuacji by poszły. I to jest właśnie taka sytuacja, taka szczególna odpowiedzialność polityków, żeby nie dać się, o ile się da, nie dać się wciągać w tą taką nawalankę polityczną, bo to wprost przekłada się na to, co się dzieje w domach Polaków i Polek, i to wprost potem przekłada się na, no naprawdę, ja takich ostrych emocji w kampanii wyborczej nie pamiętam od kiedy funkcjonuję w życiu publicznym. Nigdy. To naprawdę poszło bardzo, bardzo daleko. Wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski i sztab Rafała Trzaskowskiego rozumiał to. I to jest jeden z tych przykładów pozytywnych z tej kampanii. To znaczy Rafał Trzaskowski wykonał cały szereg gestów w kierunku wyborców Andrzeja Dudy. Za każdym razem, kiedy byli wyborcy Andrzeja Dudy na jego wiecu, on im dziękował za to, że mieli odwagę w przeciwieństwie do pana prezydenta przyjść na przykład i porozmawiać wspólnie. Tak? To jest coś, co do części polityków dotarło. Natomiast ja myślę, że to jest też takie prostsze do wybrania i do zdecydowania się, ok, kontynuujemy tę walkę, dalej pozostajemy w tych samych okopach, bo one już są, ale wydaje mi się, że właśnie w tej sytuacji powinniśmy od siebie wymagać trochę więcej pod kątem intelektualnym, bo jeżeli będziemy dalej robili te same rzeczy, to nie możemy oczekiwać lepszych efektów. No dobrze, miejmy nadzieję, że te okopy, które są, nie ukrywajmy tego, okopy, rowy z zasiekami zostaną usunięte, zakopane, że Polacy będą jednak narodem jednym i niepodzielonym, na to chyba wszyscy liczą. Ale reasumując tą pierwszą część naszej rozmowy, jak rozumiem, pan zadzwoniłby do prezydenta Dudy z gratulacjami, że wygrał wybory i uważa pan je za ważne. Wszystko tutaj zależy od jakichś tam szczegółów, timingu. To oczywiście trzeba pamiętać, że prezydent Rzeczpospolitej to nie jest człowiek, którego można potraktować po prostu tak z marszu. To są bardzo ważne spotkania. Często ludzie mają kilka w życiu tak naprawdę takich okazji, żeby spotkać się i rozmawiać w jakiejś konkretnej sprawie z prezydentem Rzeczpospolitej. Ale no, myślę, że tak, że mamy obowiązek rozmawiać, chociaż oczywiście nie wolno nam też przechodzić do porządku dziennego nad całym szeregiem nieprawidłowości albo takich nieprzyjemnych dosyć zasług, które te osoby mają na koncie. Natomiast to jest urzędujący prezydent Rzeczpospolitej i wydaje mi się też, że trudno jest jakby ignorować od niego różnego rodzaju zaproszenia. Natomiast oczywiście trzeba jeszcze pamiętać, że wszystkie te na przykład wnioski dotyczące unieważnienia wyborów będą rozpatrywane przez Izbę Sądu Najwyższego, której status prawny jest wątpliwy, jest podważany przez cały szereg instytucji, ale znowu to są tak skomplikowane sprawy, że myślę, że wszyscy słuchacze by po minucie rozmowy na ten temat przełączyli na nasz kanał, bo no po prostu zostało o tym powiedziane wszystko, a to jest kontynuacja sporu, który jest ważny, jest aktualny, ale są rzeczy przed nami, które są pilniejsze przynajmniej. Specjalnie zapytałem to, czy pan by zadzwonił, bo chciałem w ten sposób przejść do kompromitacji sprzed kilku dni, kiedy to do Andrzeja Dudy zadzwonili komicy z Rosji i podali się za sekretarza generalnego ONZ, składali mu życzenia, podpuszczali go, no, rozmawiali sobie dobre 12 minut, zdaje się, o sytuacji w Polsce, o tym, czy chcemy Lwów odzyskać i tak dalej, i tak dalej. Użyłem słowa kompromitacja, bo była taka niewątpliwie, natomiast pytanie do pana, czy to była kompromitacja prezydenta Andrzeja Dudy, czy jego służb? To jest kompromitacja państwa polskiego jako pewnego prestiżu, bezpieczeństwa, standardów, ponieważ taka sytuacja nie powinna w ogóle mieć miejsca.
opisują media, w jaki sposób doszło w ogóle do nawiązania tego kontaktu i tam no, nie było podstawowej weryfikacji tego, czy osoba zgłaszająca się, czy szukająca tego typu kontaktu jest autentycznie tą, za którą się podaje, tym bardziej, że były przesłanki do tego, żeby wierzyć, czy żeby rozpatrywać ten wniosek jako mało wiarygodny, choćby ze względu na domenę maila, z którego zostało to wysłane, bo zostało to wysłane z domeny, nie chcę nazywać, powoływać się na konkretną nazwę, ale no, takiej dosyć popularnej, bezpłatnej, publicznie dostępnej domeny skrzynek mailowych. Wydaje mi się, że cała ta sytuacja, że ktoś może z marszu zadzwonić do prezydenta Rzeczpospolitej, rozmawiać o poważnych sprawach, w sytuacji emocjonalnie dla niego trzeba to też zrozumieć trudnej, tak? Ponieważ to było zaraz po ogłoszeniu wyniku wyborów, olbrzymia presja i tak dalej. I to jest samo w sobie jest depresjonujące dla systemu bezpieczeństwa Polski i samo to, że może do tego dochodzić i mogą ludzie zadawać różnego rodzaju pytania, tak jak z tym Lwowem, ewidentnie prowokacyjne. Ale co, Duda wybrnął. Znaczy nie podłożył się, tak? Nie powiedział nic głupiego, no, znaczy, mówmy się, nie powiedział nic takiego, żebyśmy się musieli tego wstydzić. Dzięki Bogu tam, albo innym siłom nie był w stanie też za dużo powiedzieć. Jeżeli chodzi o Lwów i relacje ukraińskie, tutaj zachował czujność. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie personalne, czy relacje z panem prezydentem Tuskiem, panem premierem Tuskiem, prezydentem Unii Europejskiej i tak dalej, tak? Tłumaczył się na zasadzie. Jeszcze takiej funkcji nie ma, ale myślę, że prędzej czy później znajdzie się godny kandydat. Wracając do tego, czy jeżeli chodzi o te relacje z Rafałem Trzaskowskim, no wydaje mi się, że tutaj pojawiły się takie jakieś małe szpileczki, których wydaje mi się, że głowa Polski w relacjach z sekretarzem generalnym ONZ jednak nie powinien mieszać tych interpersonalnych kwestii z reprezentowaniem nas wszystkich na tak ważnym forum. No skarżył się, że go Donald Tusk nie lubi, no faktycznie brzmiało to dosyć no, naiwnie, delikatnie rzecz. Ujmując, panie Piotrze, mam jeszcze 3 minuty, a ja chciałbym zapytać o jeszcze jednego prezydenta Rafała Dutkiewicza. Niedawno w wywiadzie, który przeprowadził naczelny Gazety Wrocławskiej, pan Arkadiusz Franas, Rafał Dutkiewicz powiedział: wracam do polityki, jestem gotowy. No i co to może oznaczać? No bo że on to powiedział, no to jakby nic za tym chyba nie poszło, jak na razie. Znaczy z pewnością, gdyby to się ziściło, to byłaby dla nas o tyle wartość, że Rafał Dutkiewicz pozostał intelektualnie bardzo aktywny, jeżeli chodzi o myślenie o miastach, jeżeli chodzi o myślenie o świecie, jeżeli chodzi o to, jak zmienia się świat. Ja muszę przypomnieć, że jeżeli chodzi o te takie sprawy, które kształtowały agendę we Wrocławiu na Dolnym Śląsku w ostatnich 2 latach, Rafał Dutkiewicz podejmował razem z Radą Miejską odpowiednie gesty dużo wcześniej, to znaczy Wrocław był jednym z pierwszych polskich miast, które przystąpiło do porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i poruszaliśmy kwestie dotyczące zmian klimatu już w 2016 roku, zanim to też stało się taką poważną sprawą, jeżeli chodzi o karty różnorodności w poszczególnych miastach. Wrocław miał to dawno przyjęte i jeżeli chodzi o myślenie, powiedzmy o świecie, co prawda pan prezydent Dutkiewicz no jest już częścią historii Wrocławia tak naprawdę i tej tożsamości. Historia też będzie oceniała to, jak te swoje lata wykorzystał, ale z drugiej strony no, on cały czas potrafi oddzielić to, co jest częścią tego sporu, który jest za przeszły, tego sporu, który tak naprawdę dla ludzi jest coraz mniej istotny, a tym, jakie rozwiązania są nowoczesnie odpowiadają na wyzwania dzisiejszego świata, więc myślę, że to byłaby olbrzymia wartość. Nie wiem dokładnie, jak by sobie wyobrażał ten powrót. Bo... No właśnie, a jak sobie pan wyobraża? Senator Rafał Dutkiewicz z czyim poparciem? No do senatu to akurat może nawet bez poparcia startować, a może poseł Rafał Dutkiewicz? Trudno jest mi sobie wyobrazić, jakie są ambicje Rafała Dutkiewicza, bo po lokalnej polityce on osiągnął bardzo dużo. Tak naprawdę jego nazwisko przez wiele, wiele lat dawało szyld dla ugrupowań, które współrządziły albo rządziły Wrocławiem i
Dolnym Śląskiem. W tym wywiadzie pan prezydent wspominał, że jest spokojny o Wrocław, nieco niepokoi się o region. Do wyborów parlamentarnych to myślę, że jest jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu. Z tego co pamiętam, to są zaplanowane na 2023 rok i raczej się nie zapowiada na to, żeby wydarzyły się wcześniej. Natomiast jeżeli by się pojawiła taka sytuacja, żeby z doświadczenia i aktywności Rafała Dudkiewicza czerpać rozwiązania dla nowoczesnej sytuacji, czy dla aktualnej sytuacji we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, w Polsce, no to myślę, że wszyscy na tym skorzystamy, bo to nie jest tak, że często nam się zdarzają politycy tego formatu i pomijając te kwestie, że ja nie zawsze się z panem prezydentem się zgadzałem w czasie, kiedy ja byłem radnym, a on był prezydentem, to myślę, że to jest dla nas wszystkich, czy może to być dla nas wszystkich wartość dodana. Miejsce dla Rafała Dudkiewicza w partii Nowoczesna jest? Krótko, bo mamy 10 sekund. Myślę, że otwartość umysłu jak najbardziej by na to pozwalała, natomiast ja absolutnie nie jestem osobą, która mogłaby tego typu zaproszenie artykułować. To jest jak najbardziej, ale my jesteśmy oczywiście otwarci na współpracę, bo mamy doświadczenia z poprzednich lat naprawdę, naprawdę dobre. Dziękuję bardzo, dziękuję również Państwu. Naszym gościem był Piotr Ule, szef klubu Nowoczesnej w Radzie Miejskiej Wrocławia. Do widzenia.